gładkie gotowanie. Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne gładkie gotowanie. Dzisiejszy program w całości poświęcony będzie konkursowi o tytuł Wielkopolskiego Kucharza Roku imienia Rafała Jelewskiego. Konkurs ten przeznaczony jest dla młodych kreatorów smaku, a jego celem, poza oczywiście wyborem najlepszego, który automatycznie otrzymuje nominację do Kulinarnego Pucharu Polski, jest też odkrywanie, poznawanie i zaprezentowanie kulinarnych tradycji Wielkopolski w jej współczesnej aranżacji. To również stworzenie okazji do spotkania kucharzy, wymiany poglądów i porównania profesjonalnych umiejętności. Idea konkursu zrodziła się na znak pamięci o wybitnym szefie kuchni, świętej pamięci Rafale Jelewskim, który tragicznie zginął w 2013 roku. Był kucharzem z sukcesami, doskonałym warsztatem i wybitnym wyczuciem smaku. Jak często podkreślał, najlepszą kuchnię cechuje prostota, ma bowiem wiele uroku i potrafi inspirować do pracy na najwyższym poziomie. Trzecia edycja konkursu o tytuł Wielkopolskiego Kucharza Roku imienia Rafała Jelewskiego odbędzie się w piątek 10 czerwca na terenie hotelu Park. A już za chwilę w gładkim gotowaniu więcej o idei konkursu. Przybliżymy też postać jego patrona, czyli Rafała Jelewskiego, i zdradzimy, jakie zadania przygotowano dla tegorocznych uczestników. Idea konkursu zrodziła się na znak pamięci po naszym przyjacielu Rafale Jelewskim, który zginął tragicznie. Joanna Ochniak, organizator konkursu Wielkopolski Kucharz Roku. Ale przede wszystkim chcemy pokazać, dać szansę młodemu pokoleniu na rozwój, zademonstrowanie swoich umiejętności i wybór Wielkopolskiego Kucharza Roku. Mieliśmy ponad wymaganą ilość zgłoszeń, musieliśmy zrobić po raz pierwszy eliminację. Do konkursu zakwalifikowaliśmy 12 drużyn i myślę, że czołówka jest naprawdę bardzo, bardzo silna i doświadczona w startach w konkursie, w swojej pracy zawodowej, w stażach, jakie poodbywali, w różnych restauracjach, i będzie naprawdę silna rywalizacja. To jest trzecia i jednocześnie 13, bo Wielkopolski Kucharz Roku odbywał się od 2000 roku, trwał przez 10 edycji i jak wydawało nam się wtedy organizatorom, że konkurs zamiera, że nie ma już tylu możliwości zebrania tylu uczestników, żeby organizować ten konkurs, jednak po 4 latach przerwy i reaktywowania konkursu w nowej odsłonie, czyli tak bardziej dostosowany do współczesnych konkursów kulinarnych organizowanych w Polsce i na świecie, okazuje się, że jednak jest zapotrzebowanie, że jednak się zgłaszają, i to, co wyróżnia ten konkurs od poprzednich, to mamy bardzo dużo zgłoszeń z samej Wielkopolski, nie tylko z Poznania. Przez 2 ostatnie edycje mieliśmy pojedyncze zgłoszenia z Wielkopolski. Chętnie rywalizowali w tym konkursie kucharze z Poznania, a w tym mieliśmy mniej więcej tak pół na pół. Ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ w branży gastronomicznej pracuję od 20 lat i kiedyś wyjeżdżałam sama na konkursy czy inne eventy gastronomiczne i tak w tym samochodzie się zastanawiałam, kiedy będą mi jakiekolwiek osoby z Poznania towarzyszyć, i nagle to wszystko zaiskrzyło, rozwinęło się niezwykle. I bardzo dużo o nas słychać, dostajemy bardzo dużo nagród, wyróżnień, zapisów w przeróżnych przewodnikach. Faktycznie kucharze z Wielkopolski są bardzo cenieni dziś. Zadaniem będzie wykonanie potrawy bazującej na 3 obowiązkowych składnikach, jakimi są wieprzowina złotnicka, piwo oraz boczniaki. Reszta dodatków jest dowolna. Zawodnicy mają na przygotowanie dania 1,5 godziny. Oceniać będzie 7-osobowe jury z Polski i z zagranicy. W tym roku bardzo się cieszymy z przyjazdu Piotra Kamienicznego. To szef kuchni, który osiągnął wielki sukces w Dubaju, ale jest poznaniakiem z pochodzenia. I po ukończeniu szkoły gastronomicznej w Poznaniu i krótkiej pracy w hotelu Sheraton wyruszył w podróż kulinarną do Francji. Skończył Instytut Paul Bocuse, następnie pracował w Anglii, między innymi w restauracji Fat Duck u Hestona Blumenthala, uznawanej wówczas za najlepszą restaurację na świecie. I z Anglii trafił do Dubaju. Dziś jest szefem kuchni w
hotelu Almacha na samej pustyni na Oazie. W zeszłym roku wygrał nagrodę na najlepszego szefa kuchni na Bliskim Wschodzie i przyjeżdża do Polski. Mamy nadzieję, że przyjdzie dużo gości, żeby go poznać. To niezwykła jest postać, bardzo, bardzo skromny, ale doświadczony szef. I do tego jest sponsorem głównej nagrody konkursu, jakim jest dwutygodniowy staż u niego w hotelu właśnie w Dubaju. Poza tym będzie Kurt Scheller, znany autorytet w branży gastronomicznej, nasz przyjaciel. Będzie Paweł Oszczyk, taki mistrz, niekwestionowany mistrz sztuki kulinarnej z Warszawy, z hotelu La Regina. Będzie Tomasz Purol, przewodniczący jury, aktualny top szef i szef kuchni z Poznania. Będzie Iwona Niemczewska, szefowa kuchni ze Szczecina, Marcin Szukaj, szef kuchni, restaurator z Bydgoszczy i Paweł Kałuski, szef kuchni restauracji Kalaja z Warszawy. Since I can recall, music was a light in the dark. The rustle of the trees, a little spark inside my heart. Breathing life through the earth, I was so captivated. My soul was bare. Feeling, knowing that there is something around me that is bigger, wider than I could ever imagine. I'm so grateful for the beauty and joy love has given me. I hope I have given to. Tasted bitter tears, tripped and fell upon this road. But facing my fears made me stronger, life has shown. Learning from my mistakes, I have discovered that life gives more than. Konkursy przede wszystkim po to, żeby kucharze mogli się rozwijać. Tomasz Purol, szef kuchni hotelu Blue Apple, przewodniczący jury. Żeby mogli konkurować między sobą, żeby mogli pokazać, jakie mają umiejętności, jak gotują, co gotują, jakie mają podejście do danego tematu, do danego produktu. No przede wszystkim to jest rozwój, tak? Przez to kucharze się rozwijają. Ja sam sporo startowałem w konkursach, jeździłem po Polsce, jeździłem po świecie i dało mi to dużo, tak? Bo nawet jak się nie wygrywało, no to zawsze się wyniosło coś z tego konkursu, można było
patrzeć, co robią inni, jak inni gotują. No i to zawsze była jakaś tam nauka. Wielkopolscy kucharze bardzo dobrze gotują, co widać zresztą chociażby po konkursach kulinarnych, po programach telewizyjnych, po wszystkich różnych kolacjach, które gotujemy wspólnie i osobno, po tym, jakie jest obłożenie w restauracjach. Także myślę, że Wielkopolska jest na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o kuchnię. To jest konkurs przede wszystkim dla młodych kucharzy, tak? Bo i chociaż nie ukrywam, że też mogą startować z nim starsi kucharze, bo nie mamy jakiegoś limitu wiekowego. Mogą być to też nawet kucharze z dużym doświadczeniem, mogą wystartować, jeśli mają chęć i ochotę sprawdzić swoje umiejętności z młodszymi, ale przede wszystkim no, to jest konkurs dla młodych kucharzy. Moim skromnym doświadczeniem idea konkursu dla szefów kuchni, kucharzy, młodych kucharzy, w zależności od tego, jakie to ma być wydarzenie, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Paweł Rozmiarek uczy na pewno kreatywności, rozwoju, pomaga kucharzowi, szefowi kuchni na taki indywidualny rozwój. Pracę nad nowymi produktami, to jest też jakaś próba sprawdzenia swoich sił, możliwości, swojej organizacji pracy, co jest bardzo ważne w codziennej pracy w kuchni. Na pewno da własny rozwój. Każdy konkurs, jak już wcześniej powiedziałem, rozwija własne umiejętności, szkoli swój warsztat pracy, który w przyszłości na pewno zaowocuje. Wydaje mi się, że w Poznaniu możemy powiedzieć wprost, że mamy bardzo dobrych szefów kuchni, kucharzy, którzy nadążają za trendami, które, można powiedzieć, obowiązują w kuchni. Potrafią doskonale pracować nad produktem, bo tak naprawdę w kuchni najważniejszy jest produkt, czyli to co mamy. Umiejętność przetworzenia tego produktu, przygotowania go i podania gościom w odświeżonej, bardzo smacznej formie. Z mojej perspektywy, jako młody kucharz, Bartosz Budzyński. To jest coś naprawdę fajnego dla młodych kucharzy, którzy mogą się wykazać w takich konkursach. Jak dla mnie to jest bardzo dobre doświadczenie, bo na każdy konkurs generalnie się przygotowuje inne potrawy. Także czym więcej się konkursu przerobi, tym więcej się człowiek nauczy pracować na różnego rodzaju produktach. A z perspektywy czasu, co start w tym konkretnym konkursie i zwycięstwo w tym konkursie panu dało, pomogło to jakoś dalej w karierze zawodowej? Tak, generalnie każdy konkurs, szczególnie naszego Rafała, to jest bardzo fajna inicjatywa, bo generalnie, tak jak mówiłem, takie konkursy bardzo dużo dają młodym kucharzom, żeby później gdzieś tam można było coś zaistnieć w świecie gastronomicznym.
idea konkursu zrodziła się na znak pamięci po naszym przyjacielu Rafale Jelewskim, który zginął tragicznie. Był mistrzem, profesjonalistą, niezwykle skromnym i pokornym człowiekiem i przyjacielem naszym. Rafałowi zawsze zależało na tym, żeby wystartować w konkursie Bocuse d'Or, czyli najlepszym konkursie na świecie dla szefów kuchni. Dopiął tego, był drugim finalistą z Polski, który brał udział w tym konkursie, pierwszym w 1995 roku startował Paweł Oszek, dzisiaj nasz juror w konkursie, i dopiero później w 2011 wystartował Rafał. Czyli przez 15 lat nie mieliśmy swojego zawodnika w tym konkursie i tutaj właśnie determinacja Rafała i Dominika, mojego kolegi, współorganizatora konkursu, doprowadziła do tego, żeśmy się znowu tam znaleźli w Lyonie, zaistnieliśmy na chwilę. No niestety nie udało się poprawić już w wyniku. Nie zdążył. Ja akurat pracowałem z Rafałem chyba od samego początku mojej przygody z gotowaniem, bo zaczynałem od praktyk razem z Rafałem i tak pracowałem przez chyba 7-8 lat z nim, kończąc tutaj właśnie na browarii. Także generalnie to był dobry przyjaciel i na pewno autorytet kulinarny. To na pewno była kuchnia tradycyjna, regionalna. Rafał zawsze chciał gotować wszystko regionalne od lokalnych odbiorców, świnia złotnicka, jakieś ryby, drób, generalnie wszystko, co było na lokalnym rynku. Bardzo dobry fachowiec i tak samo, jeśli można powiedzieć, że też przyjaciel, bo generalnie praca w gastronomii jest taka specyficzna, że więcej czasu się spędza na kuchni i właśnie przez to się bardzo dobrze się ludzi poznaje i się zaprzyjaźnia. I tak jak wspominałem, że to na pewno był autorytet dla wielu młodych kucharzy. Z jego ręki większość teraz dobrych szefów kuchni to właśnie dzięki niemu gdzieś tam mogła zabłysnąć. Generalnie praca z Rafałem była specyficzną pracą, bo generalnie można było się dużo od niego nauczyć. Dlatego ci, którzy ludzie go nie poznali, to niech żałują. Rafał Jelewski, można powiedzieć, mój mentor, jak zaczynałem praktyki, a czy w ogóle moją karierę z gotowaniem w hotelu Park, to tak naprawdę on razem z panem Jackiem Skitkiem wprowadzali mnie w tajniki tej sztuki, tej profesji. Przez pierwsze lata Rafała wspominam dość jako nauczyciela bardzo wymagającego, nie pozwalającego iść na skróty. Wręcz pamiętam pierwsze dni praktyk, to jak zobaczyłem, że jest w pracy, to byłem cały zestresowany. Im dłużej było mi dane z nim pracować, człowiek przyzwyczajał się do jego sposobu myślenia, zakorzeniał też to u siebie, co wydaje mi się zaowocowało tym, że współpracowaliśmy przez wiele lat bardzo dobrze. Najbardziej cenię go za to, że nie pozwalał nigdy na żadne skróty. Był doskonałym nauczycielem, potrafił przekazać wiedzę, którą posiadał bardzo mocno rozbudowaną. Potrafił skupić się na produkcie, docenić to, co miał aktualnie na desce, na talerzu, przez sposób obróbki, poszanowania tego produktu, efekt jego dań był naprawdę świetny. Kochał kuchnię wielkopolską, czuł te smaki, serwował je na co dzień w swojej kuchni, wbrew panującym trendom i modom. I dlatego ja akurat wspominam Rafała z taką tęsknotą, że gdy miałam gości z zagranicy, szefów kuchni, którzy chcieli poznać dobrą polską kuchnię w nowoczesnej aranżacji, w nowoczesnym wydaniu, to właśnie zawsze ta decyzja, że zabieram ich na kolację do Rafała, do browarii. Ale dziś jest ta moda, więc są następcy i z tego musimy się cieszyć. Wyobrażasz sobie, jak dziś wdzięczny ci jestem, że nie skreśliłaś mnie od tak, że dałaś mi przestrzeń
I tak mi wstyd, zgubiłem rytm, tak jakby werbel grał pod włos. Zrobiłem źle i zwijam się w kłębek, kłębek. Lecz ja, tak ja ci wszystko jeszcze wynagrodzę. Bo ja, tak ja skoczę z tobą na najgłębszą wodę. Ja za tobą pójdę w wielki ogień. Bo ja, tak ja, tej miłości więcej nie zagłodzę. Mówili, nie ma żadnych szans. Mówili, co umarło raz. Siłą wypełnia tej równowagi błogi żar. Choć wiem, że jest chwiejna, lecz płynie czas, łagodzi w nas niewywietrzony jeszcze żar. Co zmienił w dym tandetny fajerwerk, fajerwerk. Lecz ja, ja ci wszystko jeszcze wynagrodzę. Bo ja, tak ja, tej miłości więcej nie zagłodzę. Mówili, nie ma żadnych szans. Mówili, co umarło raz. Przed kucharzami w tym roku temat wieprzowina złotnicka. Kucharze mają do wyboru, obojętnie jaki element wybiorą z tuszy wieprzowej, muszą wykorzystać piwo. Piwo tak naprawdę też jest dowolne i grzyb, bocznik mikołajkowy. Mam nadzieję przede wszystkim, że wielu kucharzy wykorzysta jakieś ciekawe piwa z naszego regionu, że to nie będą piwa z masowej produkcji, tylko to będą jakieś piwa właśnie niszowe. Jeśli chodzi o samą wieprzowinę złotnicką, tutaj też można poszaleć. Tak, można poszaleć, no tym bardziej, że my nie narzuciliśmy tematu, jaki element ma być w danym daniu, tylko tak naprawdę mają dowolność, tak? Mogą z całej tuszy sobie wybrać taki element, jak im odpowiada i zaprezentować go nam w taki sposób, żebyśmy byli zaskoczeni. Na przygotowanie 7 dań mają 1,5 godziny czasu, będą mieli uszykowane profesjonalne stanowiska z piecami konwekcyjnymi, z blatami, z kuchenkami i tak naprawdę ma to być też w jakimś stopniu zabawa, tak? Na co jury będzie zwracało przede wszystkim uwagę? Przede wszystkim na wszystko, tak? Począwszy od tego, jak mają uszykowany mise en place, czyli stanowisko pracy, jak pracują, jak wykorzystują produkty, czy nie ma odpadów, czy dobrze posługują się technikami, które będą nam prezentować. Do tego smak, prezentacja, ale myślę, że największą rolę będzie odgrywał smak, bo nawet jeśli danie nie będzie super wyglądało, a będzie bardzo smaczne, no to może to wygrać. Jeśli chodzi o nagrody, no to przede wszystkim zwycięzca dostanie nominację, zostanie automatycznie nominowany do Kulinarnego Pucharu Polski, do półfinału. To już jest bardzo duże wyróżnienie. Oprócz tego za pierwsze miejsce jest staż w hotelu w Dubaju. U Pawła Krzemieniowskiego.
A oprócz tego my jako jurorzy będziemy też przyznawać staże wybranym uczestnikom do swoich restauracji. Przede wszystkim na to, jak pracuje dana osoba. Jak pracuje, jaki ma smak, jak układa danie na talerzu. Na to się zwraca uwaga. I potencjał, tak, w danej osobie. Jeśli będziemy widzieć, że dana osoba ma potencjał i świetnie to robi, no to ja z przyjemnością, ja jako jedyny zresztą przyjmę dwóch stażystów. Jeśli mogę coś w ogóle poradzić, to jeśli startując w konkursie, zwrócili największą uwagę na smak potrawy, a niekoniecznie skupić się nad wyglądem, bo generalnie jak nie będzie smaczna potrawa, to niestety nic nie wygrają. Generalnie to chyba największy na początku jest stres, bo każdy chce się zaprezentować jak najlepiej ugotować, także na początku startu to na pewno jest ta presja czasu. Przygotujcie się dobrze. Zróbcie kilka treningów przed konkursem na czas, tak jak na konkursie. Przećwiczcie to, żeby czasowo się zmieścić, a najlepiej jak będziecie robić próby u siebie w restauracji, trenujcie tak, żebyście mieli zawsze 10 minut jeszcze zapasu. Bo wiadomo, że na konkursie dochodzi stres, inne otoczenie, to wszystko ma wpływ na to, że później człowiek może się gdzieś tam zagubić. Dlatego trenując, przygotowując się, szykujcie się tak, żeby wam zostało 10 minut luzu. Człowiek różnie reaguje. Ja sam wiem po sobie, że startując w konkursach, mimo tego, że nie byłem zawsze bardzo dobrze przygotowany, gdzieś tam zawsze ten element stresu się pojawiał, tak? I w pewnym momencie albo człowiek się blokował i nie wiedział, co ma dalej zrobić, mimo tego, że trenował to kilka razy, no albo, nie wiem, zaczynały nogi być miękkie, no różne przypadki są, także różnie ludzie reagują na stres. Na zakończenie przypomnę tylko, że konkurs za tytuł Wielkopolskiego Kucharza Roku imienia Rafała Jelewskiego odbędzie się 10 czerwca na terenie hotelu Park. I w dzisiejszym gładkim gotowaniu to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu. Maciej Gładysz, do usłyszenia. Gładkie gotowanie.